Siema, lecimy z Kacprem na zawody do Bydgoszczy, na kartodrom, na zawody Supermoto. Zostało nam jeszcze 20 km. Nigdy na takich zawodach nie byłem. Tor w kartodromie znam doskonale. Jeździłem tam i ścigaczami, właśnie fajerką. Jako pierwszy mój motor tam był, pani Gale, a potem Husqvarną 701. Bardzo często tam jeździłem. Praktycznie co tydzień. W tygodniu nawet potrafiłem tam jechać. Coraz cieplej się robi. Jak tak stanę, to w kombiaku czuję, że jest gorączka. Kacper bardzo dobrze na supermoto jeździ. Miał supermoto, jeździł po to, że właśnie chciał jeździć na zawody. No i jesteśmy na tym łączniku. Zachciało jej pić, wiesz? Mojej się zachciało pić trochę. A mojej? Moja jeszcze ma. Mówię, kiedy kończymy oponę? No lada moment. A widzisz? Siema, jesteśmy na kartodromie. Chłopaki jeżdżą. Nie mam kamery z dobrym przybliżeniem, ale kładą się normalnie w zakręty jak. Teraz chyba rozgrzewka jest.
Kacper, to twoja bajka, te supermoto i zawody, nie? Co? Twoja bajka, nie? No, lubię. No. Lubię. Ale się tam kładą. No dobra, ja chyba... Idziemy na padok. Chcesz? Dobra, mam. Znalazłem w tym. Idziemy na padok zobaczyć sprzęty. Jest, nagrywa! Idziemy, chodź. Wolno w ogóle na padok wejść? Oczywiście, że my możemy. Tak? No przecież. Wszystko dla YouTube'a. To jakiś cicho. Chris, to dla ciebie coś. Nie? A to jest elektryk, zobacz. Zobacz, jaka maszyna. To musi mieć dopiero moc, co? No tego to jeszcze ja nie widziałem. Pierwszy raz widzę. Dużą moc ma? No są trzy mapy, nie? Ale tak po 140 pojedzie. No jać. Nie pamiętam ile tam 27 koni czy coś takie. Sami robiliście? No tu kolega w sensie z drugim mózgiem takim zaprojektowali. Testowaliśmy całą liczbę na halach, naduszanie. Tydzień przed starym kisielinem teraz będzie duszan i 7 będzie dostępny, może będzie się zgłaszać, żeby na tym pojechać, nie? Za darmo, tylko zgłoszenie, w sensie i opłata za start. I na testy będzie można pojechać w wyścigu. Aha, o. No generalnie sztos. Generalnie oddaj, możesz wszystko sami projektowali, znaczy baterie to tam oczywiście te komponenty jakieś, ale wszystko sami programowali, wszystko. Ile to waży? To nie ma znaczenia, jest 10 chyba czy 15 kilo cięższy, ale mocy masz tyle, że to nie jest. A ta waga... 27 koni, nie? A ta waga w ogóle jakby robi robotę jeszcze większą niż... Dociąża cały tak, ten... Jest kurde mistrzostwem świata. W zakrętach też dobrze? Dobrze, no. To jest jak... Występują takie zjawiska jak na dużym motocyklu. W sensie, że już go prostuje, już można się na nim powiedzieć. Tak, no, jak nie są uślizgi, to takie jak w dużym motocyklu, jak w zwolnionym tempie. Czyli nie tak. Aha. Tylko są takie... Czyli slides elegancko. No i zawsze masz potencjał mocy. W sensie takim, że nie ma, żeby coś przydławi, coś się nie... Cały czas moc. Cały czas masz, kurczę, dostęp do tego, w którym momencie chcesz. Jest to mega, no. Dajmy na to, nie wiem, jakby 2 sekundy takie, 2-3 sekundy urywa. No, to jest... Przede wszystkim, jak się przez to... A będzie go można zobaczyć tutaj na torze? Jeździliśmy nim w czwartek, aha, w piątek, nie? Ale na następnym idzie na to, daje się przyjechać tutaj za 4 osoby. Jak coś, będziecie widzieć tam, nie wiem, na Rudzie Mistrzostw Polski jesteście, w Starym Kisielinie. Nie, my tak tutaj do dzisiaj to przejazdem jesteśmy. Przejazdem. A, w sensie, że nie... No. Nie, ale to generalnie... A jak was szukać? Możecie wpisać gaz. Jak? Gazu. Gazu? Okej. Tak jak na koszulce. Tak. Gazu. Okej. Generalnie tak w detalu chcą robić na tym treningu, w sensie na hali na razie. Ale generalnie tak do kupienia to 35 koła. A, 45 tysięcy. No ale tu się nic nie przyjmuje. Tu tylko trzeba zmieniać. Opony i zębatki. I napęd. Jeszcze jest opcja, że chcą zrobić na pasek. A. Jeszcze ciszej, jeszcze bardziej wykładzony. Ale sporo jak na pita. No
no tak, ale naprawdę wszędzie tu pojedziesz, jakbyśmy nawet byli tam do śniegu i pojechaliśmy w sklep, nie? Nawet nie przyjeżdżaliśmy, tam ulica nas trzymała, drogowa, duże elektryczne, no po prostu jeszcze nie ma ustaw prawa na to, żeby odwalić do parku na środku i nikt się nie A widzisz, trzeba się przesiąść na takie. Myślę, że jeszcze chwila i będzie tak, że nigdzie nie będą wypuszczać tego. A powiedz, a zawody pod, właśnie pod elektryki są też? No mówię, pierwszą rundę chłopaki... Nie wpuszczają spalinówek z elektrykami, tylko osobne tak, ten, osobne. Tak, będzie osobna dla nie, no ale tutaj to chłopaki wsiadł, w sensie to nie ma co robić. W sensie, przekręcasz mapę na trójkę, to te super kity z tyłu. O ja. No dobra, dzięki. Na razie. Kurde, taka ciekawostka. Gdybyśmy nie przyjechali, to nie wiedział. Spadamy już do domu. Nara, hejos.